Witam na kanale Kantlor. Dziś trzeci odcinek z mojej serii na kanale, czyli Polscy Bohaterowie Piłki. Dziś opowiem Wam o zawodniku, którego pewnie kojarzycie, jak oglądaliście mecz Ekstraklasy, to komentatorzy mówili. Dzisiaj na stadionie w Krakowie przy ulicy Józefa Kałuży Krakowia Kraków zagra z Jagiellonią Białystok. No i właśnie o Józefie Kałuży dzisiaj Wam opowiem. W końcu nie bez powodu. Ulica, na której stoi stadion Krakowi Kraków, nazywa się ulicą Józefa Kałuży, prawda? No więc ja na początku nie powiem Wam, gdzie się urodził, ani kiedy się urodził, bo wtedy spalę ciekawostkę, którą Wam opowiem pod koniec odcinka. No więc zaczynamy. Początek to gra w Polonii Kraków, niestety nie wiadomo od kiedy do kiedy, bo urodził się w roku 1896, więc to było no ponad 120 lat temu. W 1909 roku w wieku 14 lat dołączył do RKS Kraków, a już dwa lata później był zawodnikiem juniorów w Krakowi. Zaledwie w wieku 17 lat zaliczył debiut w Ekstraklasie, oczywiście dla barw pasów, czyli Krakowi. W 1921 roku zaliczył debiut w reprezentacji Polski, gdzie grał przez 7 lat i zaliczył 16 występów i strzelił przy tym 7 bramek. W Krakowi grał do 1931 roku, gdzie zagrał 103 spotkania i strzelił 88 goli. Nigdy nie był najwyższy, ba! Najczęściej był najniższy. W chwili śmierci miał zaledwie 166 cm wzrostu. A jak już o śmierci mówimy, no to trzeba przecież o niej opowiedzieć, tak? Podczas II wojny światowej można powiedzieć, że był bardzo odważny, w wielkim skrócie. Został w Polsce i odrzucił wszystkie niemieckie propozycje, jeśli chodzi o i piłkę nożną, i sprawy żołnierskie i wojenne. W 1944 roku niestety uległ. Dostał zapalenia opon mózgowych, a szczepionka, którą Józef Kałuża miał dostać, była w czasach wojennych niedostępna. Zmarł 11 października 1944 roku w wieku 48 lat. Jego pogrzeb stał się antyhitlerowską manifestacją środowiska sportowego Krakowa. Oprócz tego w 1931 roku dostał Srebrny Krzyż Zasługi za pracę w wojsku. No i właśnie, mówiłem Wam, że powiem Wam tą ciekawostkę, no to jasne. Józef Kałuża, jak już pewnie słuchaliście, przez całą karierę grał w Krakowi, Kraków, przez całą karierę seniorską grał w Krakowi, ale urodził się w Przemyślu. No więc tak to wygląda. Czyli grał w Krakowie całe życie, ale urodził się w Przemyślu. To był ten film o Józefie Kałuży, którego przecież pomnik stoi przed stadionem Krakowi. I pomnik Józefa Kałuży to trzeci pomnik postawiony polskiemu zawodnikowi po Kazimierzowi Górskiemu i Kazimierzu Dejnie, o którym mówiłem Wam w pierwszym odcinku z serii Polscy Bohaterowie Piłki. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Kantlor. Do zobaczenia!